Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Sobotnie spotkanie Anvil Włocławek King Szczecin miało wiele dodatkowych smaczków. Przede wszystkim drużyna Arkadiusza Miłoszewskiego pokonała Włocławian aż trzykrotnie w poprzednim sezonie. Drugą sprawą były oczywiście transfery. Obie drużyny tuż przed meczem wzmocniły swoje składy obrońcami. Anvil zakontraktował Lee Moore'a, a King Brace'a Browna. Choć zawodnik Kinga pojawił się na placu gry w połowie pierwszej kwarty, szybko pokazał się z bardzo dobrej strony. Trafiając trzykrotnie z załuku, wyprowadził swoją drużynę na przewagę 26-23 po 10 minutach. Choć przez większość czasu w tej kwarcie to Anvil był lepszy. Niestety dla gospodarzy Brown trafił także swoją czwartą trójkę na początku drugiej kwarty. A w dodatku ważne punkty zdobywał Filip Matczak. Włocławianie jednak nie odstępowali, a bardzo ważną rolę odgrywał wspomniany Lee Moore. Amerykanin przymierzył co prawda tylko raz z załuku, ale szybko rozdał 5 asyst, obsługując Luka Petraska czy Josipa Sobina. Dodatkowo, gdy trafił w kontrze, doprowadził do remisu 40-40. Niestety pod koniec drugiej kwarty Filip Payne oraz Filip Matczak wyprowadzili King na dystans 52-44. Po zmianie stron Anvil musiał wziąć się w garść i zacząć prezentować się lepiej w defensywie. Niestety widać było, że Szczecinianie tego wieczoru po prostu są dobrze dysponowani. Trafiał Fajn, a także inni gracze, Zach Cuthbertson czy Tony Meyer. I w 25 minucie meczu było 54-65, a trener Przemysław Prasunkiewicz poprosił o przerwę. Kilka słów wsparcia i korekty pomogły. Po serii trafień Bostika, Greena, Moore'a i Petraska Anvil wyszedł na długo oczekiwane prowadzenie 70-69. Jednak skutecznej ofensywy nie byłoby, gdyby nie zaangażowanie Rottweilerów w walce o każdą pojedynczą piłkę. Skuteczna obrona przełożyła się na większą pewność siebie i czwartą kwartę Anvilowcy otworzyli dwoma skutecznymi rzutami ze trzy. Najpierw trafił Moore, a chwilę później Marcin Woroniecki i gospodarze wygrywali już 80-69. Do końca meczu było jednak jeszcze dużo czasu. King nie zamierzał odpuszczać, a przede wszystkim Filip Matczak, który wziął na swoje barki ciężar zdobywania punktów i zmniejszył straty do wyniku 80-88, a następnie 88-95. Zawodnicy trenera Prasunkiewicza w pełni kontrolowali jednak przebieg meczu, a gdy trójkę na 47 sekund przed końcem trafił Luk Petrasek, było oczywiste, że Włocławianie zakończą ten mecz wygraną. Jeszcze tylko Kamil Łączyński stanął na linii rzutów wolnych i ostatecznie ustalił wynik spotkania na 99-91. Who win the game?